Cześć! Na dzisiaj przygotowałam dla Was sprawę rodziny Bender. Mówi się o nich, że była to pierwsza znana w historii Stanów Zjednoczonych cała rodzina seryjnych zabójców. Określa się ich przydomkiem Bloody Benders, czyli krwawi benderowie. Działali w latach 70. XIX wieku, kiedy po amerykańskiej wojnie secesyjnej życie ludzi nadal naznaczone było brutalnością i dużym ryzykiem dla podróżnych którzy masowo przemieszczali się po kraju w poszukiwaniu nowych szans i lepszego życia. Właśnie na takich podróżnych jadących przez stan Kansas szlakiem Great Osage Trail czyhały grupy robusiów, wrogo nastawione indiańskie plemiona, niekorzystne warunki przyrody, ale także na pierwszy rzut oka przyjaźni i gościnni Benderowie, oferujący ciepły posiłek i odpoczynek w swoim niewielkim przydrożnym zajeździe. Niestety dla wielu z tych, którzy do zajazdu weszli, odpoczynek okazał się wieczny. Zapraszam do posłuchania całej historii krwawych benderów. A historia benderów, którą znamy, rozpoczyna się kilka lat po wojnie secesyjnej, toczonej między Stanami zrzeszonymi w ramach Unii i Konfederacji w latach 1861-65. Wojna ta stanowiąca ogromny kamień milowy w historii Stanów Zjednoczonych. Doprowadziła do integracji państwa i zniesienia niewolnictwa, ale też była to wojna totalna, która przyniosła ponad 700 tysięcy ofiar śmiertelnych, w tym śmierć wielu cywilów i ogromne straty materialne, szczególnie na południu Stanów Zjednoczonych. Stąd jeszcze kilka lat po wojnie trwała odbudowa zniszczonych gospodarstw oraz przemysłu, migracje ludności, w tym także byłych niewolników, którzy odzyskali wolność. Ale nie posiadali umiejętności czy możliwości, by samodzielnie się utrzymać, i chociaż znaczna większość straciła dach nad głową, to nie uzyskali oni żadnych form wsparcia w tej odzyskanej wolności. Były więc to czasy trudne dla całych mas ludzi. Jednocześnie trwała konsekwentna walka władz z ludnością rodzennej Ameryki, czyli z Indianami. Oni byli pozbawieni praw politycznych, wysiedlani i przymusowo zamykani w rezerwatach na terytorium indiańskim wyznaczonym w centrum kraju, na terenie dzisiejszego stanu Oklahoma. Indianie byli nawet eksterminowani. Można tu wspomnieć choćby o masakrze na ziemiach indiańskich nad rzeką Washita w listopadzie 1868 roku, kiedy Siódmy Pułk Kawalerii Stanów Zjednoczonych. Z zaskoczenia napadł na wioskę Chejenów, zabijając 103 mieszkańców, w tym wodzów plemiennych. Jedynym pretekstem do masakry był fakt, że cierpiący głód mieszkańcy wioski udali się na polowania poza wyznaczony teren, na którym kazano im mieszkać. Te przymusowe przesiedlenia trwały jeszcze do końca XIX wieku. Na terytorium indiańskie po wojnie wysiedlono także Indian Osycz z hrabstwa Labette w stanie Kansas. Na te w cudzysłowie oczyszczone tereny, stopniowo sprowadzały się białe rodziny farmerów, którym za bezcen udostępniano puste połacie ziemi pod gospodarstwa rolne. Właśnie na teren hrabstwa Labette, wzdłuż ważnego szlaku komunikacyjnego Great Osage Trail w październiku 1870 roku, wprowadziło się pięć rodzin spirytualistów. We wszystkich źródłach podkreślane jest to szczególne wyznanie religijne nowych mieszkańców, więc bardzo krótko uzupełnię o co chodzi. Spiritualizm to ruch religijny bazujący na wierze w możliwość kontaktu żywych z duszami zmarłych, które, istniejąc na wyższym poziomie świadomości, mogą być przewodnikami i doradcami dla żyjących. Kontakt z duchami według spirytualistów miał odbywać się przede wszystkim za pośrednictwem medium. Stąd dla wyznawców tej wiary elementem jej praktykowania były seanse spirytystyczne z ludźmi obdarzonymi tą wyjątkową mocą kontaktu z duszami zmarłych. Lub dobrze tę umiejętność imitującymi jak pewnie dodaliby sceptycy. Pod koniec 1870 roku niejaki John Bender Senior i jego syn John Junior podróżowali szlakiem Osycz i również zatrzymali się w hrabstwie Labette. Zdecydowali się przejąć w posiadanie gospodarstwo o powierzchni 65 hektarów, przez które bezpośrednio przebiegał szlak Great Osage. John Junior zarejestrował również swoje małe gospodarstwo na wąskim pasie ziemi przylegającej do północnej granicy gospodarstwa Ojca, ale nic tam nie posadził, nie zbudował i ten fragment ziemi pozostał nienaruszony. Panowie Bender przystąpili do prac na swoim nowonabytym gospodarstwie. Wybudowali drewnianą chatę o wymiarach około 5 na 7 metrów, studnie i stodoły z zagrodą, do której kupili zwierzęta gospodarskie. Gdy te przybytki były gotowe, w 1871 roku dołączyła do panów Bender żeńska część rodziny, czyli Elvira Bender z córką Kate. Opowiem teraz to, co wiemy o członkach rodziny Bender, chociaż muszę przyznać od początku, że o ich wcześniejszych losach praktycznie nie wiadomo nic. Również należeli do wyznawców spirytualizmu. Wiadomo też, że byli imigrantami z krajów kultury niemieckiej. Rodzice John i Elvira posługiwali się językiem niemieckim, jednak szczegóły, z którego kraju przybyli, czy nawet w którym roku, nie są znane. John senior bardzo słabo posługiwał się językiem angielskim, a kiedy miał w nim rozmawiać, brzmiał bełkotliwie i niezrozumiale. Wśród sąsiadów miał opinię człowieka nieprzyjemnego, a nawet brutalnego, który trzymał się z dala od innych ludzi. Miał około 60 lat, był postawny, wysoki jak na tamte czasy, ponad 1,83 m wzrostu, a jego wygląd opisywano jako niedbały i wręcz dziki. Pani Bender, Elwaira, krępa kobieta w wieku około 55 lat, również mówiła po niemiecku, a angielskiego nie znała prawie wcale, chociaż podaje się, że nieco lepiej niż jej mąż. Była także nieprzyjazna i miała mieć szczególnie złowrogie spojrzenie. Podobno jej mąż i syn bali się jej, bo prowadziła dom żelazną ręką. Twierdziła, że była medium i potrafiła rozmawiać ze zmarłymi. To w okolicy, gdzie mieszkali spirytualiści, było może i rozumiane, ale do tego Elwaira uważała, że potrafiła rzucać uroki i zaklęcia, gotowała wywary z ziół i korzeni, mające mieć jakieś magiczne moce, i przez to, wraz z tym niesympatycznym wizerunkiem, była przez sąsiadów nawet nazywana diablicą. Młodzi członkowie rodziny Bender byli znacznie bardziej otwarci na ludzi i nawet brali udział w życiu społeczności. Jeździli do miasteczek Cherryvale czy Tyre, które rozwijały się nieopodal, chodzili do kościoła. John Junior miał około 25 lat, był wysoki, szczupły i uważany za przystojnego. Mówił po angielsku płynnie, jednak z wyraźnym akcentem, identyfikowanym również jako akcent niemiecki. Miał być jednak nieco dziwny, a przede wszystkim wybuchać śmiechem w niezrozumiałych i nieodpowiednich momentach, przez co miał opinię półgłówka. Córka Kate, 23-latka, była najbardziej przyjazna z całej rodziny Bender, mówiła bardzo dobrze po angielsku, bez wyraźnego obcego akcentu i dobrze odnajdywała się w społeczności. Uchodziła za piękną i czarującą dziewczynę. Kate, tak jak jej matka, przedstawiała się jako medium i uzdrowicielka. Rozdawała ulotki reklamujące jej nadprzyrodzone moce i zdolność do leczenia chorób. Sprzedawała też talizmany mające przynosić szczęście czy powodzenie w miłości, wróżyła czytając z dłoni i przepowiadała przyszłość w oparciu o astrologię, oczywiście za opłatą. Prowadziła także seanse spirytystyczne i wykłady na temat spiritualizmu oraz jej pojmowania moralności zyskała rozgłos w okolicy jako propagatorka wolnej miłości, która głosiła, że związki z jedną osobą są ograniczeniem narzuconym przez konstrukcję społeczeństwa i sprzeczne z naturą ludzką, co w tamtych czasach było oczywiście dość radykalną i odważną teorią. Dość kontrowersyjną i zagadkową sprawą, jeśli chodzi o rodzinę Bender, były rzeczywiste relacje pomiędzy młodymi, Johnem i Kate. Według części sąsiadów, którzy znali rodzinę Bender, Kate i John mieli być w rzeczywistości małżeństwem, a nie rodzeństwem, być może żyjącym w związku nieformalnym. Jest też teoria, że właściwie byli i jednym i drugim. W stronę takich podejrzeń kierują wypowiedzi samej Kate, która w jednym ze swoich wystąpień, spisanych i odnalezionych później wśród jej rzeczy, miała stwierdzić czy mamy ograniczyć się do jednej miłości i nie pozwolić, by rządziła nami własna natura? Chociażby była to namiętność brata do własnej siostry, mówię, że nie należy jej tłumić. Także załóżmy, że cała rodzina, bez wyjątku, była dosyć specyficzna. Wróćmy teraz do tego, jak benderowie urządzili się w swoim nowym miejscu zamieszkania. Tereny, na których założyli gospodarstwo pod kątem rolniczym, były terenami bardzo trudnymi. Ziemia sucha i małożyzna, upały i silny wiatr sprawiły, że już w pierwszym roku dwie rodziny z sąsiedztwa benderów porzuciły gospodarstwa i wyjechały. Oni jednak zostali, bo wymyślili inny sposób na życie w tym terenie. Jak wspominałam, przez ziemię benderów przebiegał szlak komunikacyjny, który w tamtym czasie był najważniejszą trasą w regionie od rzeki Missouri przez cały stan Kansas aż do miasta Santa Fe na zachodzie. Był to dość uczęszczany szlak, głównie przez powozy handlowe, ale i samodzielnych podróżnych, czy grupy i rodziny przeprowadzające się między Stanami. Chata, którą zbudowali Benderowie, znajdowała się mniej więcej 90 metrów na południe od szlaku Great Osage. Zamierzali więc skorzystać z lokalizacji swojej ziemi. Po tym jak w 1871 roku Elvira i Kate przybyły na gospodarstwo, Benderowie przearanżowali dom, wydzielając w nim dwie części. Używali pokoju z tyłu jako pomieszczenia mieszkalnego, a pokój od frontu został przekształcony w sklep z kuchnią i stołem dla gości. Jako granice między nimi, benderowie założyli grubą jasną kotarę, taką, jakimi w ówczesnych czasach pokrywane były powozy konne. Nad frontowymi drzwiami zawiesili tablicę, na której namalowali napis Groceries, czyli artykuły spożywcze. Zatrzymujący się u nich podróżni mogli uzupełnić swoje zapasy na drogę, kupując u benderów alkohol, tytoń, pasze dla koni, proch strzelniczy i żywność. Oferowali także posiłki, nakarmienie i napojenie koni podróżnych oraz miejsce na bezpieczny nocleg pod dachem. Idealne miejsce na odpoczynek i nabranie sił w dalekiej podróży, prawda? W pobliżu domu Kate z matką stworzyły także ogród warzywny i sad z drzewami jabłkowymi, które starannie pielęgnowały. Oczywiście, jak wspominałam, Benderowie w okolicy mieli raczej niezbyt dobry wizerunek, starsi uważani za brutala i czarownice, z którymi nie dało się porozumieć, Syn uchodzący za głupka i córka głosząca szokujące teorie o moralności, jednak podróżni, oczywiście, nie mogli o tym wiedzieć. I wkrótce w okolicy zaczęły się dziać dziwne rzeczy. Pierwszą ofiarę znaleziono jeszcze w maju 1871 roku na brzegu potoku Drum Creek. Przypadkiem odkryto tam ciało człowieka, zapisanego w historii jedynie jako pan Jones. Zabitego w sposób, który później będzie się powtarzał. Miał poderżnięte gardło i roztrzaskaną czaszkę, a przy zwłokach nie było żadnych pieniędzy. O zbrodnie krótko podejrzewany był właściciel ziemi przy Drum Creek, ale nic z tą sprawą nie zrobiono. W kolejnych miesiącach znaleziono na tym obszarze jeszcze dwa ciała niezidentyfikowanych podróżnych, noszące takie same ślady przemocy. Ludzie zaczęli też znikać ze szlaków obszarze hrabstwa Labette. Z upływem kolejnych miesięcy roku 1872 takich przypadków było coraz więcej, i coraz częściej zaniepokojone rodziny jeździły i wypytywały o swoich zaginionych bliskich. Szlak był istotnie niebezpiecznym miejscem, i było wiele powodów, dla których podróżni mogli zginąć w drodze na zachód: bandyci, wypadki, konflikty z rdzennymi Amerykanami, czy choroby. Wielu z tych ludzi jadąc z zamiarem kupna ziemi, zakupu maszyn, bydła czy koni, wiozło przy sobie duże sumy pieniędzy. Stąd zawsze pierwszym podejrzeniem była napaść rabusiów. A ponieważ duża część podróżnych wybierała się w nowe i odległe dla nich rejony lub hrabstwa, szukając miejsca, by się osiedlić, ich zniknięcie nie zawsze zostawało zauważone szybko. Wiadomości i listy szły długo, więc brak kontaktu z rodziną nie od razu powodował panikę bliskich i poszukiwania zaginionych. Ale w końcu zniknięcia zostały zauważone. Naturalnie stało się to w momencie, gdy zaginął ktoś ważny. W grudniu 1872 roku na szlak Great Osage wyruszył George Newton Longcore, mieszkaniec miasta Independence z zawodu Kowal. Mężczyzna był wdowcem. Jego 21-letnia żona zmarła kilka miesięcy po urodzeniu córki, Mary Ann. Longcore samotnie wychowywał małą córeczkę, która wtedy w grudniu miała 18 miesięcy. Wyjechał z nią na północny wschód, do stanu Iowa, gdzie według niektórych źródeł zamierzał przenieść się z córką do domu swoich rodziców. Jednak nigdy tam nie dotarł, a po George'u i jego małej córce słuch zaginął. Ich losem zainteresował się sąsiad William York, znany i szanowany w Independence lekarz. On i George Longor byli weteranami wojny secesyjnej i dobrymi przyjaciółmi. Stąd William zdecydował się wyruszyć w ślad za Georgem, szlakiem Great Osage, wypytać okolicznych farmerów o jego zniknięcie, poszukać wskazówek na temat tego, co mogło się z nim i z jego dzieckiem stać. Wiadomo, że na początku marca 1873 roku dr York dotarł do Fort Scott w Kansas, gdzie szlak się kończy. Po drodze nie udało mu się ustalić nic w sprawie zaginionego przyjaciela. Doktor York miał w Fort Scott rodzinę, mieszkał tam jego brat i wiadomo, że zatrzymał się u niego, po czym 8 marca wyruszył w drogę powrotną do domów Independence. Jednak i on nigdy do domu nie wrócił. Zaniepokojona żona doktora skontaktowała się więc z braćmi męża. Doktor York miał dwóch braci. Obaj byli bardzo ważnymi i wpływowymi ludźmi. Pierwszy, Alexander York, mieszkał w Independence i był członkiem senatu stanu Kansas. Drugi, Edward York, mieszkał w Fort Scott i był pułkownikiem armii Stanów Zjednoczonych. Właśnie niedługo wcześniej gościł Williama i znał dobrze plany jego podróży. Wiedział, że cokolwiek spotkało jego brata, musiało stać się na szlaku, na odcinku pomiędzy Fort Scott a Independence. Bracia szybko wszczeli własne śledztwo, a pułkownik Ed York zorganizował dużą grupę około pięćdziesięciu mężczyzn, z którymi osobiście maszerował szlakiem Great Osage, pukając do drzwi domostw po drodze i przeszukując prerie, być może szukając ciała brata. 27 marca 1873 roku pułkownik York z towarzyszami przybył do zajazdu benderów i porozmawiał z nimi. Wyjaśnił im, że jego brat William zaginął i zapytał, czego widzieli. O dziwo benderowie nie zaprzeczyli, a wręcz przyznali, że doktor York się u nich zatrzymał, ale po noclegu wyruszył w dalszą drogę. Młodzi benderowie robili wtedy tak dobre wrażenie i wykazali się taką gościnnością, że pułkownik nawet dał się zaprosić na posiłek. Kate powołując się na swoje paranormalne zdolności, miała zawyrokować, że zaginionego lekarza w dalszej drodze napadła grupa Indian, a pułkownik York, przekonany czy nie, musiał przyznać, że było to niestety prawdopodobne. Według części źródeł o sprawie, na swojej dalszej drodze grupa pułkownika Yorka natrafiła na kobietę, która twierdziła, że w zajeździe Benderów grożono jej nożem i ostrzegała przed właścicielami. To miało wzbudzić w grupie poszukiwawczej pewne podejrzenia, w związku z czym York zdecydował się wrócić do zajazdu jeszcze raz 3 kwietnia. W momencie gdy chciał wyjaśnić sprawę rzekomych gruźb. Elvira miała wpaść we wściekłość, jednocześnie demaskując swoje prawdziwe rozumienie języka angielskiego. Miała wytłumaczyć, że kobieta, którą zastraszyli była wiedźmą i chciała otruć rodzinę. Oburzona tonem rozmowy Elvira miała wyrzucić pułkownika Yorka i jego ludzi z gospody. Po tej konfrontacji z Benderami, mężczyźni, z którymi podróżował York, rzekomo upierali się, że Benderowie byli zbrodniarzami i powinni zostać powieszeni. Jednak sprawiedliwy i praworządny Edward York powtarzał, że aby ich osądzić, potrzebują dowodów i chciał sprawy załatwić zgodnie z literą prawa. Dodam jednak, że w większości źródeł, które wydają mi się najbardziej wiarygodne, ta konfrontacja z benderami nie jest wspominana, więc nie wiem czy to fakt, czy raczej jedna z legend, które narosły wokół ich sprawy. Raczej uważam ją za mit, bo nie do końca pasują do niej dalsze wydarzenia, które wskazują, że benderowie nie wydawali się podejrzani jeszcze przez pewien czas. 8 kwietnia 1873 roku z inicjatywy braci York, lokalna gmina zorganizowała spotkanie w szkole Harmony Grove, na którym głównym tematem była sprawa zaginięcia doktora Yorka, a także innych zaginięć w okolicy. Na spotkaniu pojawiło się około 75 osób z pobliskich osad z terenu hrabstwa Labet. Obecni byli także obaj panowie Benderowie. Wiadomo, że w małych społecznościach lekarz był osobą bardzo istotną, więc jego zaginięcie spowodowało duże poruszenie lokalnych mieszkańców. Ale słyszano także o innych zaginięciach osób, których ślad urywał się właśnie w hrabstwie Labet. Zła sława tego obszaru miała już nawet nieść się na sąsiednie społeczności i mieszkańcy hrabstwa chcieli coś z tym zrobić. Wielu nawet oferowało, że mogą pokazać swoje gospodarstwa i ziemię, by udowodnić swoją niewinność. Na spotkaniu mieszkańcy hrabstwa wspólnie postanowili przeszukać każde domostwo w poszukiwaniu śladów zaginionych. Wyznaczono obszar poszukiwań między potokami Big Hill Creek i Drum Creek, oraz osoby, które miały dowodzić ekipą poszukiwaczy. Podjęto decyzję, że wyznaczona grupa będzie miała prawo do działania pod sankcją nakazu przeszukania, i stąd będzie miała prawo wejść na teren każdej farmy i przeszukać każde domostwo. Jednak ekipa nie wyruszyła od razu, a w kolejnych dniach znacznie pogorszyła się pogoda, co ich zatrzymało. Jednocześnie trzy dni po spotkaniu sąsiad benderów farmer Billy Toll. Prowadził swoje krowy obok ich zajazdu. Zauważył, że zwierzęta na farmie spacerowały poza zagrodą i ewidentnie były głodne. Podszedł do domu Benderów, ale zauważył, że dom wyglądał na opuszczony i nie było przy nim także powozu należącego do rodziny. Billy przekazał wiadomość o tym fakcie do zarządcy gminy, a wieść o ucieczce Benderów szybko się rozeszła. Nie tylko dlatego, że od razu połączono benderów z lokalnymi zaginięciami, bo niekoniecznie, ale zaniedbanie i porzucenie zwierząt, które w tamtych czasach były tak cenne, również wywołało niezrozumienie i ciekawość. Wielu okolicznych mieszkańców nie miało żadnych podejrzeń wobec benderów i spodziewało się raczej, że mogli być kolejnymi ofiarami grasującego w okolicy mordercy czy grupy morderców. Stąd na miejsce szybko przybyła liczna grupa ochotników z okolicznych farm oraz gminny zarządca i pułkownik York. Grupa weszła do domu i rzeczywiście okazało się, że Benderowie najwyraźniej uciekli, zabierając jedzenie, ubrania i większość dobytku. Teraz kiedy wiemy, że Benderowie rzeczywiście uciekli, to sami rozumiecie, dlaczego wydawało mi się, że ta teoria o drugiej konfrontacji z nimi, kiedy pułkownik York miał nabrać wobec nich podejrzeń, raczej wydaje się mało realna. No bo wiadomo, że w takiej sytuacji, gdyby rzeczywiście już wobec nich jakieś podejrzenia były, to nikt nie pozwoliłby, żeby przyszli sobie na spotkanie gminy, dowiedzieli się o planach poszukiwawczych i mieli czas i spokój, żeby sobie przez kilka dni zorganizować ucieczkę. No, wyglądałoby na to, że ktoś po prostu pozwolił im uciec. To, co odnotowano od razu, to że wewnątrz domu benderów unosił się obrzydliwy smród, wskazujący, że gdzieś mogły być zwłoki. Dom nie był duży, więc szybko znaleziono zapadnie w podłodze, za zasłoną, tuż obok stołu w jadalni. Podważając włas, mężczyźni znaleźli głęboką na dwa metry ciemną piwnicę, całą zalaną zakrzepą krwią, z której bił odór śmierci. Jednak w tej dziurze nie znaleziono żadnych ciał. Mężczyźni dokładniej przeszukali dom, znaleźli między innymi trzy młotki, zegar tzw. Tak ośmiodniowy, czyli nakręcany co osiem dni, w którym ukryty był nóż, noszący jeszcze ślady krwi, niemiecką Biblię, trochę notatek i kilka ulotek reklamowych Kate Bender, rozrzuconych po kuchennej podłodze. Pułkownik York wśród pozostawionych rzeczy miał znaleźć i rozpoznać okulary swojego zaginionego brata. Na miejsce docierało coraz więcej ochotników i ciekawskich gapiów z sąsiedztwa, wielu przynosiło łopaty i narzędzia rolnicze, by pomóc w przeszukiwaniu ziem benderów. W końcu, aby sprawdzić również ziemię pod domem, mężczyźni fizycznie podnieśli całą drewnianą chatę i przestawili ją kilka metrów dalej. Oprócz już znalezionej piwnicy nie było jednak śladów naruszonej ziemi i tam też nie znaleziono ciał. Mimo, że nadchodził już wieczór, kontynuując poszukiwania, mężczyźni przenieśli się na ogród za domem. W miejscu, gdzie ziemia wyglądała na niedawno przekopaną, znaleźli pierwsze ciało. Pułkownik York rozpoznał zwłoki swojego brata, doktora Williama Jorka, pogrzebane twarzą w dół, z roztrzaskaną czaszką i gardłem przeciętym niemal od ucha do ucha. Już było wiadomo, że w ogrodzie spodziewać się można było jeszcze innych ciał, jednak poszukiwania przerwano wraz z nadejściem nocy i kontynuowano następnego poranka. Wbijając narzędzia i łopaty w ziemię ogrodu, poszukiwacze natrafiali na kolejne szczątki i od razu zaczynali je wykopywać. Po przekopaniu ogrodu benderów znaleziono jeszcze osiem kompletnych ciał w różnych stadiach rozkładu, z których wszystkie oprócz jednego nosiły ślady tego samego sposobu mordu, czyli poprzez roztrzaskanie głowy i podarżnięcie gardła. Rozpoznano wśród nich George'a Longkora, którego poszukiwał doktor York, zanim skończył pochowany w ogrodzie obok przyjaciela, dzieląc z nim ten sam los. Tym jedynym ciałem bez typowych obrażeń było ciało malutkiej córki George'a, pochowanej wraz z nim Mary Ann. Zauważono, że dziewczynka miała złamaną rękę, ale jej zwłoki nie miały obrażeń, które wystarczałyby do spowodowania śmierci. Spekulowano więc, że została uduszona. Lub nawet pogrzebana żywcem. Po odsłonięciu studni na polu benderów, znaleziono jeszcze zwłoki niejakiego Johniego Boyla, który został tam ułożony, na siedząco, na dnie. Poza tymi dziesięcioma ofiarami, w ogrodzie wykopano liczne części ciał niepasujące do żadnej z nich, stąd dokładna liczba ofiar benderów nie jest znana. Dodać jeszcze trzeba do niej pana Jonesa, o którym wspominałam, że został znaleziony jeszcze w maju 1971 roku, oraz cztery inne ciała znalezione w międzyczasie w grudniu 1872 roku na bezdrożach prerii, również w pobliżu Drum Creek. Ze względu na typ obrażeń, te pięć osób również najprawdopodobniej było ofiarami benderów. W kolejnych dniach po dokonaniu tych makabrycznych odkryć na farmie Benderów, lokalne gazety donosiły, że wszyscy zmarli zostali nieprzyzwoicie okaleczeni, a skala zbrodni rodziny Bender i ich okrucieństwo były wręcz niepojęte. Według różnych szacunków, liczba ofiar krwawych Benderów w okresie ich nieco ponad dwóch lat funkcjonowania w hrabstwie Labet wyniosła najprawdopodobniej dwadzieścia lub dwadzieścia jeden zamordowanych osób. Oprócz ciał kilku ofiar, w tym doktora Jorka, George'a Longkora i jego małej córki, które zostały pochowane przez członków rodzin, po większości zmarłych nikt się nie zgłosił i ich ciała zostały pogrzebane u stóp niewielkiego wzgórza, około 1,5 km na południowy wschód od gospodarstwa Benderów. Makabryczne znaleziska wstrząsnęły mieszkańcami osad Harmony Grove i Sherryvale, podsyciły pragnienie zemsty i sprawiedliwości, ale morderców nie można było ująć i skierować agresji przeciwko nim. Stąd nastał w okolicy czas dzikiej sprawiedliwości tłumu. Wielu zostało oskarżonych o przyjaźnienie się z benderami, o to, że o morderstwach wiedzieli, a może i nawet jakoś na nich korzystali, czy o to, że mieli wiedzieć, dokąd benderowie uciekli. Mieszkańcy skierowali swą wściekłość między innymi na lokalnego Rudolfa Brockmana, o którym wiedziano, że zabiegał o względy Kate Bender i w porównaniu z innymi sąsiadami utrzymywał z rodziną Bender szerszy kontakt. Plotki głosiły, że z pewnością musiał wiedzieć o morderstwach i że uprzedził Benderów, że nadszedł czas, aby uciekać. Najwyraźniej zapomniano przy tym, że benderowie przecież byli na spotkaniu gminy osobiście i sami słyszeli, że miały mieć miejsce przeszukania farm, co z pewnością zmotywowało ich do ucieczki. W każdym razie tłum pojmał Brockmana, zarzucono mu pętle na szyję i ciągnąc go w górę, powieszono na widoku publicznym, jednocześnie zasypując go pytaniami i oskarżeniami. Gdy był bliski utraty przytomności, został upuszczony, a lina poluzowana. I tak samo powieszono go jeszcze dwa razy, przez te tortury usiłując zmusić go do przyznania się. Jednak nie przyznał się do niczego i został wypuszczony do domu, odszedł zdezorientowany, roztrzęsiony, co nie dziwi po tym, jak trzy razy prawie umarł. Chociaż dodam na marginesie historii, że żałować tego człowieka też nie ma co, bo ponad 20 lat później został skazany za pobicie na śmierć własnej nastoletniej córki. Brockman nie był też jedynym, którego dotknęły oskarżenia o relacje z benderami, chociaż chyba jedynym potraktowanym publicznie w tak brutalny sposób. Tłum dokonywał na własną rękę takich obywatelskich aresztowań i zarzucano oskarżeniami również inne osoby, a w niektórych przypadkach ofiarami pomówień były całe rodziny i, krótko mówiąc, atmosfera w miasteczkach przypominała klimat polowania na czarownice. Przyjmuje się, że sposób działania rodziny Bender wyglądał następująco. Zaczynali od ciepłego powitania gościa, który mógł chcieć zostać na noc w zajeździe. Podchodzili do niego z życzliwością, troską, byli wtedy taką uroczą rodziną. Nawet kiedy gość niekoniecznie chciał zapłacić za posiłek, upierali się, aby zasiadł z nimi do stołu, okazując hojność i gościnność, taką niby płynącą z serca. Prosili, aby gość zasiadał na honorowym miejscu, na czele stołu, czyli przy krótkim boku, co ówcześnie rozumiano jako wyraz szczególnej życzliwości i szacunku. Było to tuż przy zasłonie, która znajdowała się za plecami gościa i tuż nad zapadnią. Za kotarą już czaił się John Bender senior albo John Junior, wyposażony w młotek. Kate wtedy odwracała uwagę gościa, nawiązując przyjacielską rozmowę albo jeśli przyszłą ofiarę mało interesowały rozmowy, zwracając uwagę na swoje wdzięki, czy flirtując z gościem. Po chwili jeden z mężczyzn benderów wyłaniał się z zakotary i uderzał gościa młotkiem w bok czaszki, czym go ogłuszał lub powalał na podłogę. Elwaira szybko podchodziła z nożem i podżynała gardło, aby dobić ofiarę. Po śmierci ofiary ciało wrzucano przez zapadnię do piwnicy pod gospodą. Następnie benderowie reglowali włas i czekali do końca dnia. Kiedy zapadła noc i skończył się dzień pracy, ciało zostawało obrabowane i pochowane w ogrodzie na terenie posesji. Z czasem pojawiły się osoby, które przeżyły spotkanie z rodziną bender i opowiadały, jak wyglądał kontakt z nimi. Przebieg zabójstw, jaki przyjmujemy i o jakim mówiłam, został częściowo oparty o te właśnie zeznania. Na przykład gentleman nazwiskiem William Pickering wspominał, że, będąc w gościach w zajeździe, odmówił siedzenia przy kotarze z powodu obrzydliwych plam, jakie na niej zauważył. Po tym benderowie wściekli się, a Kate groziła mu nożem. Szczęśliwie udało mu się uciec z zajazdu. Jeden ksiądz twierdził, że też uciekł z gospody, gdy zobaczył jednego z mężczyzn benderów ukrywającego duży młot. Wygląda na to, że niektórzy goście o włos uniknęli śmierci w gospodzie, ale sugeruje to też, że gdyby istniał w tamtych czasach jakiś szerszy przepływ informacji, to pewnie benderowie mogliby być powstrzymani znacznie wcześniej. Taki znak czasów. Można zakładać, że głównym motywem zbrodni benderów był rabunek, ponieważ niektórzy podróżni mieli przy sobie większą ilość gotówki. Z pewnością obłowili się, kiedy zabili Bena Brauna, który wiózł ze sobą 2600 dolarów, Georgia Longcora, który miał przy sobie 1900 dolarów, czy doktora Williama Majorka, lekarz miał 2000 dolarów. Musimy tu ciągle pamiętać, że mówimy o pieniądzach w zupełnie innej wartości niż obecnie. 2000 dolarów wtedy, w 1873 roku, stanowiło konkretny majątek. Według kalkulacji długoterminowej inflacji była to równowartość ponad 43 tysięcy współczesnych dolarów. Jednak wśród ich ofiar byli też tacy, którzy mieli przy sobie jedynie niewielkie sumy i nawet z ubioru wyglądali raczej ubogo. Kolejna z ofiar, McCrotty, miał tylko 38 dolarów, Henry Mackenzie, 36, a Johnny Boyle znaleziony w studni wiózł jedynie 10 dolarów. Te 10 dolarów odpowiada kwocie 216 współczesnych dolarów i jest to bardzo mała kwota, by dla niej zabić. Daje to do myślenia, że być może benderowie zabijali głównie dla samej chorej przyjemności odbierania życia. Jednak też oczywiście nie mogli być pewni przed zabójstwem, ile dokładnie ofiara miała ze sobą pieniędzy. Poza tym z niemal każdą ofiarą ginął także koń lub cały powóz, które oczywiście były również wartościowe i łatwe do sprzedaży. Na swoich zbrodniach niewątpliwie benderowie bardzo istotnie się dorobili. Stąd trudno ocenić rzeczywiste intencje zabójców, jednak według mnie były to najprawdopodobniej rzeczywiście przesłanki rabunkowe. A co się właściwie stało z benderami? Kolejny przykry element tej historii jest taki. Że właściwie nie za bardzo to wiadomo. Rodzina była od początku owiana tajemnicą, nie było pewne skąd pochodzili, gdzie mogli ewentualnie wracać, czy w ogóle wszyscy byli naprawdę spokrewnieni, czy starsi lub młodsi byli małżonkami, ani nawet czy naprawdę nazywali się Bender. Poszukiwanie takich ludzi w takich czasach z zasady nie mogło być łatwe. Brat zamordowanego doktora Yorka, Alexander York, prawnik i senator w Stanu Kansas, Zaoferował nagrodę w wysokości 1000 dolarów za informacje, które doprowadziłyby do aresztowania upiornej rodziny. 17 maja gubernator stanu Kansas zapowiedział 2000 dolarów nagrody za zatrzymanie całej czwórki. Jak wspominałam, 2000 dolarów to równowartość ponad 43 tysięcy dolarów w czasach obecnych. W pościg za zbiegami ruszyły grupy ochotników. Jedna z grup znalazła wóz Benderów porzucony wraz z zaprzęgiem wygłodzonych koni tuż za granicami miasta Tyre, 19 km na północ od ich gospody. Potwierdzono, że w Tyre rodzina kupiła bilety na pociąg jadący do Humboldt. Tam rzekomo Benderowie rozdzielili się i młodzi pojechali na południe, najprawdopodobniej do kolonii skazańców na granicy Teksasu i Nowego Meksyku, gdzie mogli szukać schronienia wśród innych przestępców. Stróżowie prawa zwykle nie wracali z tych terenów, więc bez dowodów, by tam szukać benderów, nikt się tam nie zapuszczał. Starsi benderowie mieli z kolei wsiąść do pociągu i dojechać do St. Louis w Missouri, co dalej nie wiadomo. I tak właśnie urywa się ślad krwawych benderów. Reszta to w większości domysły, spekulacje, niepotwierdzone fakty, a nawet legendy. Prasa snuła domysły na temat prawdziwych tożsamości Benderów, chociaż trudno ustalić pochodzenie tych teorii. Podawano między innymi, że Elvira Bender urodziła się jako Almaira Meik w górach Adirondacks na północy Stanów i jako nastolatka wyszła za mąż za Georgia Griffitha. Po tym jak parze urodziła się dwunastka dzieci, pan Griffith nagle zmarł i został odnaleziony z wgnieceniem w czaszce, które mogło pochodzić od ciosu młotkiem. Potem podobno Almaira vel Elvira kilkukrotnie wyszła ponownie za mąż, zabijając również tych kolejnych mężów, a także troje jej starszych dzieci, by nie mogły zeznawać przeciwko niej. Z tych różnych związków mieli pochodzić Kate i John Junior, którego prawdziwe nazwisko miało brzmieć Gebhardt. Czy cokolwiek w tej historii było prawdą, nie ma możliwości rozstrzygnąć. Wiele osób podejrzewanych o bycie członkami rodziny Bender było w kolejnych latach zatrzymywanych na terenie całych Stanów. Była to naprawdę głośna sprawa. Aresztowano kobiety pasujące do opisu Elviry i Kate, ale zatrzymania kończyły się zwolnieniami z braku dowodów. W 1884 roku starszy mężczyzna pasujący do opisu Johna Bendera Seniora Został aresztowany w Montanie za morderstwo popełnione w pobliżu Salmon w stanie Idaho. Jego ofiara została zabita uderzeniem młotkiem w głowę. Wiadomość z prośbą o pozytywną identyfikację została wysłana do Cherryvale. Jednak podejrzany odciął własną stopę, aby uciec z Kaidan i podczas ucieczki wykrwawił się na śmierć. Zanim przybył przedstawiciel władz Cherryvale, Identyfikacja była już niemożliwa z powodu zaawansowanego rozkładu zwłok. Czy mógł to być John Bender, już nigdy nie będzie wiadomo. Również w tym samym roku 1884 człowiek nazwiskiem John Flickinger odebrał sobie życie w Lake Michigan. Zawsze tak jest ta informacja podawana, że stało się to w jeziorze Michigan, zakładam więc, że chodzi o utonięcie. Przez media rozpowszechniona została informacja, że w rzeczywistości pod tym nazwiskiem kryła się osoba Johna Bendera seniora. Część współczesnych artykułów wydaje się brać tę historię za pewnik i podaje, że Flickinger to prawdziwe nazwisko seniora rodziny Benderów, ale tak naprawdę nic nie potwierdza tego faktu. Jest to raczej jedna z wielu legend krążących na temat krwawej rodziny. Sporo osób i grup twierdziło, że odnalazło rodzinę bender i że ich zabiło. Jedna grupa takich samozwańczych stróżów prawa zgłosiła, że złapała benderów podczas ich ucieczki na południe, że zlinczowali ich, a następnie wyrzucili ciała do rzeki Verdigris. Rzeka Verdigris nigdy nie ujawniła ciał i nie potwierdzono tej wersji wydarzeń. Inna grupa twierdziła, że zabili benderów podczas pościgu zakończonego strzelaniną i bezceremonialnie pochowali ich na prerii. Takich historii było więcej, tak samo wiele było zgłoszeń na posterunki policji o rzekomych widzeniach benderów, jednak wydaje się, że żadne z nich nie były prawdziwe. W każdym razie nikt nigdy nie odebrał oferowanej nagrody. Historie rzekomego złapania Benderów zapewne były próbami wyłudzenia nagrody, a częściowo może miały zaspokoić pragnienie sprawiedliwości wśród ludzi. Łatwiej żyje się z myślą, że za tak okrutne czyny winni zostali ukarani. Inni szukali nie Benderów, a makabrycznych pamiątek z ich starego domostwa. Ówczesne pismo Headlight z pobliskiego miasteczka Tyre Podawało, że gospodarstwo benderów przyciągało tłumy zwiedzających, nawet w liczbach sięgających kilku tysięcy. Ludzie z tych grup rozebrali cały dom i stodołę, a ich elementy zabrali ze sobą, być może jako pamiątki, a być może po prostu darmowe surowce na własne budowy. Tym samym budynki po benderach przestały istnieć. Jednak przywódcy pierwszej grupy poszukiwawczej zachowali niektóre dowody. W tym trzy młotki i nóż ukryty w zegarze, uważane za narzędzia zbrodni benderów. Trafiły one wiele lat później do Muzeum Benderów, które działało w Cherryvale w latach 1967-78. Później po likwidacji tego muzeum, młotki zostały ostatecznie przekazane do Muzeum Cherryvale, gdzie do dziś można je zobaczyć w naściennej gablocie. Nóż, który do dzisiaj nosi czerwono-brązowe plamy na ostrzu. Można zobaczyć na życzenie w Kansas Museum of History w mieście Topika. Sama ziemia po farmie benderów nie została zagospodarowana, a w 2020 roku została wystawiona na sprzedaż. Wydaje mi się, że nadal jest dostępna. Czy nie kryje jeszcze jakiś części ciał ofiar okrutnej rodziny, tego nie wiadomo, ale myślę, że jest to możliwe. I tak, bez odpowiedzi na większość pytań. Zamknęła się historia krwawych benderów, którzy z dużym prawdopodobieństwem cieszyli się wolnością do końca swoich dni. Historia taka sprzed 150 lat daje mocny obraz tego, jak bardzo świat się zmienił od tych czasów, kiedy życie było tak bardzo brutalne i niebezpieczne, przestępcy tak bezkarni, a metody egzekwowania prawa tak bardzo zawodne. Ciężko pogodzić się z faktem, że benderowie pozostali bezkarni, może kiedy uciekli, osiedli w nowym miejscu i popełnili kolejne zbrodnie, których nigdy z nimi nie połączono. Niestety jesteśmy pozostawieni z tajemnicą. Dziękuję Wam za posłuchanie o tej sprawie. W następnym filmie zamierzam wrócić do czasów współczesnych i do tematów związanych z zaginięciami wśród dzikiej przyrody. Ale następny temat jest związany z krajem i kulturą, których nie znam. Źródła są dosyć rozproszone, a takie szersze opracowania, głównie w językach, których również nie znam, więc nie wiem, jak szybko uporam się z tematem, żeby Wam go przedstawić. Stąd właśnie ten materiał o benderach wplotłam wcześniej, żeby nie trzeba było tak długo czekać na kolejny film. Mam nadzieję, że nie będzie to też bardzo długo i usłyszymy się ponownie wkrótce. Trzymajcie się, pa pa!